to jest podcast Niezamówione Porady Jerzego. Jak mądrze rozwinąć startujący biznes? Jak komunikować, żeby ludzie Cię rozumieli i żeby zrobili to, co ich prosisz? Jak być zadowolonym ze swojej pracy? Jak być szczęśliwym w życiu codziennym? Co robić, żeby być kojarzonym na rynku jako wyjątkowa osoba posiadająca konkretne przekonania i umiejętności? O tym wszystkim usłyszysz u mnie w podcaście. Mam dla Ciebie niezamówione porady, które mogą być iskrą, która odmieni Twoje życie. Jeśli mój podcast przyczyni się do tego, że tylko jedna osoba spośród Was poczuje się pewniej w swoim życiu zawodowym lub biznesowym, uznam, że było warto to robić. Dzień dobry. 7,7 to moja ulubiona odległość ostatnio. A tak wygląda Podkowa Leśna. O poranku. Chciałem dzisiaj pomarudzić trochę na temat takich ludzi, których chyba każdy z nas w swoim otoczeniu miał albo ma. Ja raczej miałem, całe szczęście. Czyli takich ludzi, którzy za każdym razem, jak jest jakaś kwestia, jak chodzi o to, żeby podjąć w zespole jakąś decyzję, to po prostu wyrażają swoje zdanie. Na przykład w moim zespole muzycznym były takie osoby, które za każdym razem, jak rozmawialiśmy o tym, jak powinniśmy nagrać następną płytę, i na przykład ktoś tam rzucał, a powinniśmy ją nagrać na setkę, to ktoś tam odpowiadał: no nie, ja uważam, że nagrywanie na setkę jest bez sensu. No to się wywiązywała dyskusja na zasadzie: no tak, a jakbyś chciał nagrywać? A ja nie wiem, ale nagrywanie na setkę jest bez sensu. Czyli chcesz nagrywać nie na setkę? Nie, 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 jest mi wszystko jedno, ale uważam, że nagrywanie na setkę jest bez sensu. No i to są takie osoby, które zasadniczo, jak się brnie w taką dyskusję, to w końcu dochodzą do takiego momentu, w którym mówią: no ale mam prawo mieć swoje zdanie i ja te swoje zdanie wyrażam. No i to jest spoko, każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Tylko to zdanie wyrażane powinno do czegoś prowadzić. A to nie prowadzi donikąd. To prowadzi tylko do tego, że ludzie, którzy dyskutują z taką osobą, się wkurzają, albo są sfrustrowani, albo nie mają ochoty dalej rozmawiać z tą osobą. No. Także polecam nie spędzać zbyt dużo czasu z ludźmi, którzy w ten sposób rozmawiają, dla których punktem honoru jest wyrażenie swojego zdania. Bo wyrażenie zdania to donikąd nie prowadzi. Prowadzi wyrażenie zdania i podjęcie jakiejś działalności, jakiejś akcji. O, czyli działaj zamiast gadać i wyrażać swoje zdanie. Ja na przykład mam coś takiego, że codziennie wchodzę i schodzę po schodach sobie w biurze. O. No bo wychodzę z założenia, że to jest najprostsza rzecz, jaką mogę zrobić dla swojego zdrowia. Ale nie mówię o tym każdej napotkanej osobie. I wciskam tego każdemu. Oczywiście, jeżeli chcecie, to róbcie tak. Ale jeżeli nie, to nie musicie. Zostałem ostatnio poproszony przez jednego z moich widzów, żeby pokazać te aplikacje, o których mówię, czyli Todoist, Wunderlist, i obiecuję, to się stanie. Kolega vloger Patryk Leszczyński kiedyś mnie też poprosił, żebym pokazał Close'a, i to też kiedyś zrobię. Obiecuję. Zrobię, Patryku, jak ty wrócisz do vlogowania. O! Pokażę wam trochę tych aplikacji, ale pokażę na telefonie. Na razie przynajmniej. Zacznijmy od Todoista, w którym już mnie praktycznie nie ma. Jedną z fajniejszych opcji w Todoiście jest to, że on bardzo dobrze rozpoznaje daty i można mu wpisać coś takiego, jak na przykład dodajemy sobie czynność do inboxu,
zrobimy test 2. Tomorrow. At 10:35. I on to rozumie jako datę. Podkreślił to na czerwono, znaczy, że zrobi z tego datę. I przypominajka się od razu robiło w płatnej wersji Todoista. Przypominajki się robią od razu same. No. Co jest fajnego w Todoiście? W Todoiście fajne jest to, że jak sobie wrócimy tutaj i zrobimy sobie listę projektów, proszę bardzo, te projekty mogą być z podprojektami. Jest projekt dom, pod spodem są duże projekty dom. Tutaj już praktycznie nic nie ma, bo ja wszystko co miałem to przeniosłem do Close'a, no ale to, tego było wiele więcej, natomiast no, widać, że można sobie robić takie schodki. No, możemy sobie filtrować po tych labelach też swoje taski. A tu mam jeszcze filtry, które możemy sobie stworzyć samemu albo użyć takie, które już są, czyli na przykład priorytety. Ja wierzę w jeden priorytet, więc to mi się kompletnie nie przydawało nigdy. Ale na przykład Assigned to Me, Assigned to Others mi się przydawało, bo sprawdzałem, co zleciłem na zewnątrz, a co było moimi rzeczami do zrobienia, tak? W Todoiście nie mam żadnych tasków, natomiast część tasków sobie przeniosłem do Wunderlista, który, tak jak mówiłem, on w darmowej swojej wersji jest, ma pełną funkcjonalność, tylko ma ograniczone listy do 25 pozycji na liście. Mam dwie takie główne listy w tej chwili w Wunderliście, których używam. Pierwsza to jest lista potencjalnych tematów vlogów. Nie, ona jest tu. O, proszę bardzo. I ten z gwiazdką to jest ten, który mam aktualnie na tapecie, o którym mówię dzisiaj. A drugą listę rzeczy do odhaczania, którą mam, jest lista zakupów spożywczych. Tadam! No tutaj nie gwiazdkujemy nic, natomiast sobie odhaczamy, jak to z żoną kupujemy. O. No i tak, no jak dzisiaj skończę robić vloga, to po prostu kliknę jako odhaczony temat o niedojrzałości w wyrażaniu swojego zdania. No, a trzecią aplikacją, której używam, jest Close. Wam pokazuje, co mamy na dzisiaj zaplanowane. To dam na samej górze, później co na następne dni. Kiedyś tam, jeżeli jakieś są czynności, które są zapomniane, to one się pojawią w menu Past Due. Jeżeli są jakieś informacje o tym, że ktoś naszego maila otworzył, to się pojawia w menu Opened. No i tak to działa, że tutaj są pewne rzeczy, które są do zrobienia. To są i spotkania, i naraz taski. To jest spotkanie. I tu można zrobić Reply All albo Call, jeżeli tam jest dodany jakiś uczestnik tego spotkania. A to jest task. I taska można odłożyć na później, robiąc snooze. Hop. A tu możemy dodać notatkę w Evernote albo oznaczyć ten task jako wykonany. A jedyna rzecz, która by się przydała w Close'ie, której nie ma, to jest możliwość robienia rekurentnych tasków, ale ja to sobie obchodzę w ten sposób, że mam konto na Zapierze, zapier.com i no i tam mam ustawione, kiedy mają mi się pojawiać rekurentne taski. A to na przykład to jest e-mail. Można go zapisać na później, albo zrobić mu follow-up, albo zadzwonić do kogoś, kto w tym e-mailu tam jest jako nadawca, albo po prostu usunąć, jeżeli już jest ogarnięty. No i Close mi daje możliwość zarządzania wszystkim naraz z jednego miejsca, co jest dla mnie bardzo potrzebne. A drugą bardzo potrzebną dla mnie rzeczą, funkcją jest to, że mogę odkładać taski na jutro, na później. Co czasami robię, bo tak jak powiedziałem, no mam do wykonania tych 20 rzeczy, wcale ja dzisiaj ich nie wykonam, one mi się rozłożą na cały tydzień. Tak naprawdę dzisiaj mam kilka najważniejszych do wykonania tylko. No, także tak wyglądają aplikacje, z których część używam, czyli Close i Wunderlist. A z części już się wynoszę, czyli Todoist. No, Todoist mi służył 2 lata bardzo prężnie i sprawnie, także to jest dobra aplikacja, po prostu w tej chwili mam lepszą.
Mam nadzieję, że pomogłem. A jak nie, to możecie mi zadać jakieś tam pytania w komentarzach. Odpowiem na pewno. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.